Jesteśmy, słuchajcie, na Żytniej. Gdyby coś nam się stało, to tutaj nas odbijajcie. Komendarianowa Policji Warszawa 4, ulica Żytnia. Godzina druga równo w nocy. Słuchajcie, zamknęli nam Asię. Zobacz tam do przodu. Asia. Ja widzę, że co pan robi. Jeszcze skuba pan kobietę, nie? Fajnie się kobiety bije, nie? Dwa razy mi tam... Ten pan mnie nie pobił, tamten mnie pobił. Dwa razy. To pan niech mnie nie dotyka. Nagraj, jak on się nazywa, bo ja go do sądu podam. Bo mnie dwa razy pobił. Wszystko słyszeliśmy. Zobaczcie, co robią z kobietą. Zobaczcie, co robią z ludźmi w Polsce. Tak się traktuje Polaków. Halo. Proszę pana narusza tam moją nietykalność. Nietykalność się lesną panu narusza. Pan narusza moją nietykalność, proszę reportera. Proszę pana, co pan robi? Co pan robi? Zapraszam pana ze mną. Co pan robi? Proszę. Proszę mnie nie dotykać. Ale pan, proszę mnie nie dotykać. Proszę mnie również nie dotykać. Proszę bardzo. Zadną mnie przed chwilą i odepchał. No. Halo. No. Proszę pana, co pan robi? Proszę pana, co pan robi? Niech pan nie kłamie. Proszę pana, proszę wejść. Proszę pana. Proszę mnie puścić. Proszę wejść. Proszę mnie puścić. Proszę pana. Co? Do wszystkich tak? Przemoc do kobiet, do dzieci? Ile jeszcze osób pobijecie? Ile jeszcze osób pobijecie? Ale pan jest najlepszy. Pana zapraszam. Proszę pana. Proszę. Nigdzie z panem nie pójdę, bo się boję o swoje życie. Ale ja jestem odsyłany. Panowie policjanci, proszę o ochronę. Zbadajcie człowieka. Proszę mnie nie przepychać. Zobaczcie, to proszę zabrać tego pana. Dobrze. No. Bo słyszeliśmy, że zaatakował kobietę. Przyjechaliśmy tutaj ratować naszą koleżankę. Ale skrajna bezczelność to oskarżać człowieka, że kogoś popchnął, jak pan go popycha. Dobrze. Pan jest w telewizji w tej chwili. Proszę uważać, co pan robi. No po prostu. Ja sam proszę pana, nic się z panem nie bójesz. Nie zamierzam wykonywać pana rozkazów. A kim tam w ogóle jest? Pan właśnie nie przedstawił. Proszę się odsunąć, nie przeszkadzać. Dlaczego pan popycha kolegę? Spokojnie, na razie. Proszę się odsunąć. Ale dlaczego pan się zachowuje tak, jakby był po prostu maryjny? Proszę zapalić światło, żeby było widać. Dlaczego? Proszę o spokój przede wszystkim. Przyjdzie zaraz. Kamiennie spokojnie. Przyjdzie kolega w mundurze, udzieli państwu asysty panom. Pan już zdążył 6 razy skłamać, że ktoś go popycha. No po prostu. Proszę pana. Ja przyszedłem pierwszy, pan szedł za mną. Pan się spycha i na mnie krzyczy. Dlaczego pan to robi? Ale pan ma taką technikę operacyjną jak. To jest, proszę pana. Proszę. Przede wszystkim nie pójdę z panem, proszę pana. Dobrze, jestem z kolegą i czekamy na naszą koleżankę, aż ją wypuścicie. Dobrze, wypuścimy za chwilę po czynnościach. I na TVN koleżanka proponowała 40, słyszeliśmy to na komórce. 41 kawał, czyli pouczenie albo sprawa do sądu. I tak słyszeliśmy. Ale co to ma wspólnego? Nie wiem. Z panem przecież nie ma wspólnego. Potem zachowaniu za przykład, pan zawsze tak. Proszę pana, czy naruszam jakieś porządek prawny? Proszę pana, prosiłem pana, żeby dalszy odsunąć. Odepchał mnie pan. Nie, ale to pan wymyślił. Ale przepraszam. Pan wymyślił. Ale mnie mam świadek. Poproszę pana o wylegitymowanie. A ja, proszę pana, nie dam panu dokumentu, ponieważ nie naruszam żadnego porządku prawnego. Proszę pana, jeżeli odmowa wylegitymowania się dla policjanta jest to wykroczenie. No nie jest to wykroczenie. Uważę pana mandatem karnym. Jest to... Niech pan mnie ukaże. Dobrze? Proszę bardzo. No, proszę mnie ukaże. Czy mam przy sobie dokument tożsamości? Proszę pana, to jest mój problem, czy ja mam, czy nie mam. Proszę go okazać. Proszę pana, znam prawo. Zna pan 15 artykuł o policji? Proszę go okazać. Czy pan zna prawo? Bo nieznajomość prawa, proszę pana, szkodzi. Proszę o zapalenie światła, ponieważ nie widzę pana. Proszę pana, proszę okazać dowód osobisty. Proszę pana, czy narusza jakiś porządek prawny? Nie wykonywał pan moich poleceń na to. A pana polecenie ma wykonywać. Bo pan jest umundurowany policjantem, tak? Nie, wylegitymowałem się, proszę pana. Teraz? Nie, wcześniej. Wcześniej się pan wylegitymował. A kolega pan widział, tak? I tu na filmie też widać, że pan się wylegitymował. Ale jednak niestety pan rozmawia. Proszę pana.
dosyć się znać za kogoś. Czy ktoś mógłby mi tutaj pomóc? Tak, dosyć. Proszę pana, tego. Proszę. Muszę sprawdzić, czy pan ma w sobie. Proszę pana, co to jest? Przy ścianie? Proszę pana, czy za was tę kontrolę osobistą? Proszę pana, proszę pana, proszę pana, mnie te kanaście lecą. Proszę pan, czy wszystkim, ale tu 231, proszę pana, proszę pana, za mnie jesteście. Pan Mateusz, ale ja to mam przewodniczący na swoją osobę. Ale też znacie mi tu nic jechać. Ale znacie, że pan ma obie konsekwencje. Ale panowie brniecie w to po prostu. Brniecie. Zobaczcie, policja mi zabiera dokumenty, wyjmuje i zniszczy. Naprawdę uważajcie, co robicie. Nie okazanie konsumentu. Nakłada na pana grzywę wysokość w postaci mandatu karnego kredytowanego 500 zł. Może pan zrobić przykład. Proszę pana, to 500 zł widzę, bo to już kolejne 500 zł. Tak, to już kolejne 500 zł. Wniosek o ukaranie pana do sądu. Proszę kierować do sądu. Dobrze, proszę ze mną. Proszę pana, co pan tym narobi? Nie świeci mi pan w oczy przede wszystkim. Proszę pana, co najmniej się mówi. Nie świeci mi pan w oczy. Proszę pana, co ty pan też telefon? Fajny telefon, a on to jest telefon, też się nie ukrasz. Zabierają mi telefon ratunku! Pan jest świadkiem. Proszę, proszę nie stosować przemocy wobec mnie. To proszę wykonywać polecenia i udać się z nami. Panowie, zastanówcie się, co robicie. Dlaczego pan niszczy mój telefon? Wiesz, że pan ten telefon jest taki. Proszę nie zabrać mi telefonu. Proszę policję o pomoc. Jest tam ten pan, tak? A co robicie panowie? No, ale jesteśmy świadkami. Trzeba będzie ci kazał odpowiadać. Spokojnie. Ja zgłaszam, że pan zaleca nas przepychy z sprawdą. Czy pan uważa, że jest policjant, jak panu wszystko wolno? No naprawdę, takie czasy się zmieniły. Naprawdę. Dobrze, to panu w takim razie panowi nie są potrzebni. Nie, w tym momencie. My jesteśmy świadkami w tej sprawie. Nie okazał mi dokumentu. Ale pan się w ogóle nie wylegitymował, proszę pana. No ile razy mogę. Dobrze, wylegitymuje się. Teraz na wskazie trzeba tylko wylegitymować. To jest koniec. Pan mi przyjdzie na pokazanie. Proszę pana, ale pan chyba stracił pracę naprawdę przy takim trybie. Pan się wydaje, że pan każdy pisze złote, a każdy rzeczy na nic to nie chodzi. Jak się zajmuje sobą właśnie, to pan się nie zajmuje swoją pracą prawidłowo. W takim razie, jeżeli jest tak, jak jest, no to wiesz co robić. Na przedności, jakie są. Z nieokazem dokumentów, ale proszę o spokój, proszę usiąść i się nie... A jestem absolutnie szczerze, tam jest nie, naprawdę. Nie ma się pana postępowanie, no po prostu. Spisujecie, dobra? No dobra, proszę. Tak, oczywiście, panu chwileczek. Proszę panu, kolejny raz pan do komisji jedzie. Na porządku, tak. I dobrze. Może sobie pan spocząć, pan też nie będzie. Ja wie pan, cały dzień na siedząco. Ostatni pani z tym nie ma wrażliwego. Tak samo jak i ja. No właśnie, więc to... No jest kolega, ja z całym szacunkiem powiem, ma chyba jakąś ulubioną kwotę, bo my już słyszymy w międzyczasie to dwukrotnie, mam to dwukrotnie nagrane. Pan chyba w ogóle lubi pobierać kwotę 500 zł za dowolne rzeczy. Ja przepraszam, że ironizuję, ale tak właśnie jest. Nie wiem, nie znam. Natomiast ale wie pan, słyszeliśmy przed chwilą. Uczciwie rzecz biorąc. Teraz panowie stajecie się świadkami pośrednimi tej sytuacji. Oczywiście. I słyszeliśmy, że pan próbował wyłudzić po prostu 500 zł od naszej koleżanki. Wyłudzić? Tak. Tak, po prostu, wie pan co, złapał ją na ulicy. Ja nie wiem, jak ona się tutaj znalazła, nie wiem, gdzie jest samochód w ogóle. Zaczęła nam krzyczeć, że policjant przede wszystkim tak. Nasza koleżanka powiedziała, proponuje 41 KW, albo kierujemy sprawę do sądu. Sprawa prosta. I to mu wystarczyło skierować sprawę do sądu, a ten pan powiedział, że ta pani obraża. A my nie słyszeliśmy żadnych obraźliwych słów. Ona powiedziała tylko to, co powiedziałem. A panowie byli świadkami. Tej byliśmy świadkami, tak, bo byliśmy na linii we dwóch. No to wie pan, ta pani, jeżeli nie chce, nie musi przyjąć mandatu. Dokładnie. Będzie wyrażany wniosek do sądu. Ale pan proponowała pan pani, pouczenie. Pan i ta pani zgłosi panów na świadków. Tak? Tak. Znajdziecie to naszym prywatnym zdaniem.
Pana oburzyło to, bo on powiedział w momencie, że pani go obraziła. Skoro mamy w całości nagrane od początku do końca, że pani niczego złego nie powiedziała. Mamy nagrany ten cały fragment. No nie wiem, ja nie wiem. I już więcej zabilizowany. Jakby ktoś miał pomysł, żeby nam zabierać telefony, to już za późno. I tak, bo to jest nagrane i przerzucane. Nikt nie zabiera na pomiędzy. Ale w każdym razie, no nie, bo pan ma inne doświadczenie. Natomiast kawał polega na tym, żebyśmy słyszeli całość tego dialogu, zaraz no państwu to możemy odtworzyć. Tam nie ma ani jednego obraźliwego słowa. A pan mnie nie był przygotowany na to, że jest rejestrowany w całości i właśnie postanowił sobie zainkasować pieniądze. Ja przepraszam, tak to. I był obrażony tym, że pani nie chce mu zapłacić od ręki 500 zł. Tak jakby... Od ręki to na pewno nie wrzemu. Ale my mamy to nagrane, możemy to otworzyć. Ale to w jakim celu? Po co ją zaginęli, że tak powiem? W jakim celu? Żeby przestraszyć dziewczynę? Bo wie pan, mnie możecie przestraszyć, że tak powiem, nie? Faceta. Jesteśmy równi. Ale zabijać kobietę? Kobieta mi krzyczy, ratuj Michał. Ja mam, w ogóle przedstawię się, Michał Fabisiak, prezes Stowarzyszenia Dzielny Tata. Zasady Mateusz, ja jestem Michał Fabisiak, Dzielny Tata. I wie pan co? Naprawdę. Ja rozumiem, że ale jest... pan zrobił dokładnie taką samą rzecz. Faceci, my możemy się naprawdę, że tak powiem, nawalać. Dobra, jesteście silniejsi, fajnie, wygracie ze mną. Ale z kobietą... No, nagranie. Właśnie, usiłuję to znaleźć. Z chęcią je zobaczę, jeśli to nie wie pan, bateryjki są na granicy wytrzymałości. Także chyba się możemy podpiąć tutaj. Tak to nam zdechnie wszystko. To jest straszne, no po prostu wie pan, obecnie... Naprawdę wie pan, ja mam najstraszniejsze skażenia ze stanu wojennego i generalnie nigdy nie uważają obecnej policji za jakby kontynuatorów milicji obywatelskiej. W najgorszym wcieleniu uważającej się za władzę, która jest ponad prawem. To, co właśnie tu się zdarzyło, to jest dokładnie ta sama rzecz i pan dokładnie powtórzył, już mówię o tamtym panu ubranym cywilnego, powtórzył dokładnie tą samą rzecz. Ja mam najgorsze skojarzenia... Znaczy bo ja tak nie do końca panu nie mówiłem, ale ja też... Nie, no po prostu właśnie, znaczy zachowywanie się tak, jakby władza była wszystkim, co ten pan posiada i że go nie obowiązuje te same prawa, co innych obywateli, no bo po prostu... Czyli to zrobimy. Tak, puszczę zaraz. Wie pan, przede wszystkim tak.